Bitwa warszawska nie rozstrzygnęła wojny. Odparliśmy bolszewików spod Warszawy, natomiast siły rosyjskie były jeszcze dość duże i na Kremlu powstał plan ponownego zmierzenia Polski. Narada Lenina z Trockim, z Kamieniewem mówiła o tym, żeby upozorować uderzenie Semiona Budynnego na Lwów, a przygotować główne uderzenie na kierunek lubelski i doprowadzić do likwidacji Białej Polski. Piłsudski wychodził z założenia, że też trzeba doprowadzić do zmierzenia sił rosyjskich, bo inaczej przyszłość będzie niepewna. W związku z tym przygotował operację zwaną później Niemeńską w końcu sierpnia 1920 roku, natomiast trzymano ją w dużej tajemnicy. Dowódcy o celu tej operacji dowiedzieli się dopiero 17 września. Cel zakamuflowany, czyli uderzenie, zarzucenie saku na wojska bolszewickie na kierunku, patrząc z punktu widzenia polskiego, północno-wschodnim i dopiero zniszczenie frontu zachodniego bolszewickiego wedle kalkulacji Piłsudskiego miało zapewnić nam oddech na długie lata, że Rosjanie staną się niezdolni do agresji. Kamuflażem była osłona tych ziem wyzwolonych po Bitwie Warszawskiej od strony północnej, od strony Litwy, która podpisała układ z bolszewikami, była wrogo nastawiona do Polski, czyli kierunek sejneński. I koncentracja wojsk zmierzała na ten kierunek północny bardziej, północno-wschodni, ale pod szyldem oficjalnym zabezpieczenie się od kierunku litewskiego. Plan Piłsudskiego polegał na tym, że do walki przygotowano około 68 tysięcy ludzi. Dwie grupy. Druga armia pod dowództwem Rydza Śmigłego, która miała dokonać uderzenia na Druskienniki, zdobyć przejście na Niemnie, czyli przejść przez teren litewski, skrawek terenu litewskiego i doprowadzić do uderzenia na Lidę. Natomiast w środkowym froncie, tutaj na kierunku Świsłoczy i Niemna, miano uderzyć na przeprawy niemieńskie, zdobyć Grodno, tu związać siły bolszewickie. Natomiast na południu czwarta armia miała później uderzyć na Prypeć, rozciąć, czyli oddzielić front południowy rosyjski od frontu tego zachodniego, skierować się na Baranowicze. I tam gdzieś pod Baranowiczami z kierunku Lidy miały wyjść te kleszcze, miał być zamknięty sak w miarę szybko. Piłsudski przewidywał, że to kontruderzenie tej grupy uderzeniowej Rydza Śmigłego z północy będzie trwało dwa dni celem zdobycia Lidy. Czyli najpierw Śmigły miał stać, miano uderzyć na kierunek Wołkowysk i Grodno, związać siły rosyjskie, kiedy one będą zaabsorbowane, właśnie uderzenie grupy Rydza Śmigłego. I rzeczywiście, Rosjanie planowali też uderzenie Tuchaczewski. 20 szykowali się do uderzenia, 75 tysięcy ludzi po tych zmierzeniu pod Warszawą. Uzupełniono wojska rosyjskie 68 tysiącami. 30 tysięcy Rosjan przepuścili Niemcy, to było iluzoryczne internowanie i te 30 tysięcy miało wejść, czy zasiliło odbudowany front zachodni. Dokonano poboru i przerzucono część wojsk z Rosji centralnej. Wcześniej tą operację planowaną przez Tuchaczewskiego poprzedziło uderzenie, jak już mówiliśmy, Budionnego. Natomiast ono się nie powiodło. Budionny został zatrzymany pod Komarowem. Pokrzyżowany został plan rosyjski poprzez kontruderzenie polskie dla wsparcia naszego frontu południowego, czyli Lwów i tutaj te okolice. Mianowicie poszedł zagon pancerno-motorowy na Kowelku zaskoczeniu Rosjan. I w tym momencie zdezorganizowane zostały plany rosyjskie, czyli front południowy rosyjski, południowo-zachodni został praktycznie odcięty frontu północno-zachodniego.
I w tym momencie o 12, czyli na Anioł Pański 20 września rusza polska ofensywa. Dwie dywizje, dywizja litewsko-białoruska generała Rządkowskiego i dywizja górska uderzają na kierunek Wołkowysko-Grodzieński. Natomiast trzecia dywizja piechoty legionów Leona Berbeckiego, wsławionego jeszcze podczas walk najcięższych legionów nad Styrem i Stochodem, uderza na przeprawy na Świsłoczy i na Niemnie na tym kierunku, czyli w środku między armiami rosyjskimi. Armia Łazarewicza, stojąca najwyżej od północy, zostaje w ten sposób zaabsorbowana, gdyż Łazarewicz oddaje część sił 15 Armii do wsparcia tego kierunku środkowego. I sukcesem polskim, to co przewidywał Piłsudski, było to, że trzecia dywizja legionów skupiła na sobie uwagę praktycznie sześciu dywizji rosyjskich, czyli z 15 i 3 Armii, Północnej Armii Łazarewicza i 15 Armii Korka. To, można powiedzieć, polepszyło rokowania Piłsudskiego, bo odciągnęło z kierunku północno-wschodniego, gdzie była szykowana ta pięść uderzeniowa Rydza Śmigłego, ta dywizja litewsko-białoruska i dywizja ochotnicza pułkownika Koca plus dwie brygady jazdy, czwarta i druga. I Piłsudski przewidywał, że ten uderzenie nasze tym 15 tysiącami Rydza Śmigłego nastąpi po 2 dniach, że sytuacja z przeprawami będzie wyjaśniona. Ale się okazało, że w momencie, kiedy Rosjanie przerzucili te 6 dywizji, w sumie skupili na kierunku środkowym, Wołkowy-Zgrodno, sytuacja stała się ciężka. Bój pod Brzostowicą był bardzo zacięty. Można mówić o tej zaciętości, świadczy fakt, że Brzostowica przechodziła 16 razy z rąk do rąk. Z rąk polskich na stronę rosyjską i z powrotem. Co Polacy zdobyli, to rzucali Rosjanie nowe posiłki. Mówię, z jednej strony dobrze, bo ciągali z północy, ale z drugiej strony trzecia dywizja była tutaj bardzo obciążona i nie wykonała planu być gotową do dalszej kontrofensywy w ciągu 2 dni. Czyli 22 września Piłsudski miał znak zapytania, czy szykować to generalne uderzenie na Lidę. Sytuacja się wyjaśniła 24, kiedy wskutek przy tym ruchu wojsk słabej łączności Polacy się dowiedzieli dzięki rozpoznaniu lotniczemu, że pułkownik Mont uchwycił przeprawy na Niemnie. On miał je od 23, a dopiero 24 wieczorem polski sztab się dowiedział o uchwyceniu tych przepraw. I w tym momencie Piłsudski wiedział, że mamy przeprawy na Niemnie i podjął decyzję o dalszej ofensywie. I sytuacja ostatecznie dała podstawę wyjścia na Lidę 24. Wtedy następuje rozkaz zarzucenia tego saku. Uderza Rydź Śmigły z tymi 2 dywizjami, o których mówiliśmy, co doprowadziło do paniki w sztabie Łazarewicza i w sztabie Tuchaczewskiego. Nie spodziewali się takiego kontruderzenia Polaków. Błyskawicznie kawaleria, brygada jazdy rozproszyła Litwinów. Został zajęty most Druskiennikach. W ślad za jazdą idzie piechota, pierwsza dywizja piechoty Legionów Deba Biernackiego. Posuwają się w kierunku Lidy. Tutaj było całkowite zaskoczenie Rosjan. Mówiliśmy o tym, że trzecia armia rosyjska stojąca najbardziej na północy była osłabiona, bo na środek do 15 armii wysłała posiłki, żeby walczyć z tymi naszymi 2 dywizjami i z 3 dywizją piechoty Legionów. 24 Piłsudski podejmuje decyzję już do zarzucenia saku, wydaje rozkaz 4 Armii generała Skierskiego zaatakowania z kierunku południowego na Prypeć, na Prużany, przez Prużany kierunek na Baranowicze. Przypominam, to był ten ważny węzeł, tak jak Wołkowysk na linii Białystok-Baranowicze, Mińsk. Tak samo Baranowicze były tym centralnym węzłem. Zadaniem Rydza Śmigłego będzie z północy po zajęciu Lidy uderzyć w kierunku Baranowicz, natomiast wojska 4. Armii Polskiej Skierskiego z Baranowicz w kierunku Lidy, żeby zamknąć te kleszcze nad wojskami rosyjskimi.
I tutaj była walka o wyścig z czasem, bo kiedy Tuchaczewski się zorientował i w Moskwie się zorientowano, sztab rosyjski w Mińsku, że ten sak, kontruderzenie polskie idzie bardzo szybko, wydano rozkaz do odwrotu tych armii 3, 15 i 16. Na południu przeciwko Skierskiemu tam walczyła dawna grupa mozyrska i jeszcze jedna armia słabsze trochę. W każdym razie dostali rozkaz dwie armie 3, 15 i 16, odwrót na Lidę. I był wyścig, kto pierwszy dotrze do Lidy. W tym samym wojska rosyjskie wycofały się spod Grodna, osłabły tutaj walki. Grodno zostało już bez walki, bo walczyliśmy o forty grodzieńskie na obrzeżach miasta. Zostały opuszczone, Rosjanie się wycofują. Dochodzi do walki pod Obuchowem. Tam kilkugodzinna walka, między innymi pułkownik Boruta Spiechowicz, doprowadziła do opóźnienia odwrotu rosyjskiego na Lidę. To te kilka godzin dało czas. Potem na kierunku grodzieńsko-wołkowyskim walka pod Krwawym Borem znów opóźniła odwrót armii rosyjskiej i sukcesem było to, że dowódca armii 15 został oddzielony od swoich wojsk. Czyli dowódca stracił panowanie nad 15 armią rosyjską. Mazarewicz jest odcięty od swoich wojsk. Polacy szybciej podeszli pod Lidę, ale część wojsk rosyjskich się przebiła. Doszło jeszcze do walk na północ od Lidy. Następuje wtedy szybki pochód wojsk polskich za wojskami rosyjskimi uchodzącymi. Większość z nich została zamknięta w tym saku i wojska polskie posuwają się błyskawicznie na wschód, co daje do zrozumienia sztabowi rosyjskiemu, że praktycznie te armie tutaj przestają istnieć frontu zachodniego, a Polacy mają otwarte wrota w kierunku wschodnim, na Mińsk i dalej. To będzie asumpt do tego, że zapadnie decyzja o podjęciu już szczegółowych rokowań, byśmy to powiedzieli, niesfingowanych, niepozorowanych rokowań na temat przerwania działań wojennych i ewentualnego traktatu pokojowego, co zakończy się traktatem ryskim. Wytrącenie tych 75 tysięcy armii frontu zachodniego było tutaj dopełnieniem klęski pod Warszawą i można tylko powiedzieć, że polskiej stronie sprzyjała postawa tych poborowych zaciągniętych przymusowo przez Rosjan, bo to była część ludności Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny, przymusowy pobór i ci ludzie w momencie klęski wojsk rosyjskich przechodzili, oddawali broń, poddawali się do niewoli, nie mieli ochoty walczyć za Czerwoną Rosję.